Witam. Dzisiejszy temat brzmi: co i komu mężczyzna powinien? Spróbujemy trochę uporządkować te informacje. Nasz świat składa się z energii informacji i aby się w nim nie zagubić, trzeba narysować, że tak to ujmę, mapy, pojęcia, żeby zorientować się w tym terenie. Niektórzy teraz mówią, że mężczyzna nie jest nic nikomu winien. Ogólnie uważam, że ten prawdziwy mężczyzna ma swoje powinności. Zacznę od samego początku. On ma obowiązek przekształcić mateńkę ziemię, którą włada on i jego ród, w piękny sad, opiekować się nim, nie pozwalać na rozsiewanie się chwastów w rodzaju dzikiego barszczu i całej reszty innego dziadostwa. Ma także obowiązek opiekować się pogłowiem dzikich zwierząt, dbać o zwierzęta w domu, monitorować stan stawów, dbać o ilość ryb, korzystać mądrze z wszelkich zasobów, aby zachować dla swoich potomków tak samo piękną i kwitnącą ziemię, a najlepiej w lepszym stanie. W tej chwili jest ona w złym stanie i wskazane jest przywrócenie porządku, aby pozostawić ją czystą. Mężczyzna jest winien swojemu rodowi, swoim przodkom i swoim potomkom, a także swoim współczesnym. On musi zostawić po sobie zdrowe dziedzictwo, musi troszczyć się o spadkobierców i o krewnych, tak samo jak o niego troszczyli się jego krewni i jego przodkowie. A po trzecie, mężczyzna jest winien swojemu Stwórcy, oddać mu cześć i chwałę i przyjąć jego mądrość oraz wiedzę w celu dalszego rozpowszechniania wśród ludzi, za których jest on odpowiedzialny.